Witajcie, dzień dobry. Z tej strony Bartos, a to jest Server News, czyli seria, w której pokazujemy nowości z serwera B13V3. Dzisiejszy odcineczek nagrywany jest w trybie ekspresowym, ma lekko inny format. Jeżeli ten format wam przypadnie, jeżeli przypadnie wam do gustu, po prostu dajcie mi znać, czy wolicie taką skróconą formę Server Newsów, taką bardziej zmontowaną, przyciętą, opartą o skrypt. Czy może taką właśnie nagrywaną na żywca, tak jak teraz to robię. Wracając, chciałbym was poinformować o nowościach, jakie pojawiły się na serwerze w ostatnich miesiącach. Tych nowości jest całkiem sporo. Zrobimy to w taki sposób, że po prostu przedstawię wam listę tych nowości. Przeczytam wam te nowości, jakie są opisane na Discordzie, bo oczywiście jakby te listy są skrótowe. One nie pokazują wszystkich nowości. Bo większość rzeczy jest zapisana jeszcze na osobnym kanale, natomiast te główne listy są takie bardziej skrótowe i są bardziej zbite, konkretne. Więc tak, po kolei. Ja sobie przełączę teraz ładnie na Discorda, zobaczę, czy wszystko się ładnie nagrywa. Jak oczywiście będzie trzeba, to ja wam wszystko będę pokazywał, będę przy okazji komentował te zmiany na bieżąco. Dobra, Discord. Tu się widzę, wszystko ładnie nagrywa. Doskonale. Oczywiście mój gabinet, jak żeby nie inaczej. Fotel sobie wymieniłem na nowy, bo ten czerwony był taki trochę nie ten teges. Może kiedyś wydam jakieś lepsze fotele, kto wie, marzenia. Ale marzenia są po to, żeby je realizować, moi drodzy. Wszystko po kolei. Dobrze, moi drodzy, więc mamy tak naprawdę do omówienia aż dwie wersje, aż dwie wersje praktycznie deweloperskie jakby serwera, bo chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie zmiany są wprowadzane w czasie rzeczywistym na serwer w momencie, jak one są zrobione. Więc praktycznie te zmiany wchodzą na żywca wszystkie. Dlatego nazywam to bardziej taką wersją deweloperską, nie? A nie taką już ostateczną. Dobrze, więc tak, 8 sierpnia światło dzienne ujrzała wersja 1.6.3. Oczywiście mówimy dalej o Economy Update, który się trochę rozrósł bardziej niż przewidywałem. I po kolei sobie polecimy. Zmiana w systemie warpów, dostęp podstawowych warpów survivalowych dla wszystkich graczy, usunięcie warpów, a to już jest dodatek. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że każdy gracz teraz, niezależnie od tego, jaką ma rangę, może na przykład się tepnąć na przykład na warp. Na warp surki przykładowo, na mapę surowcową. I teraz każdy może to zrobić, niezależnie od tego, jaką ma rangę. Wcześniej to było dostępne dla rangi VIP-u, dla VIP-a. Oczywiście rangę VIP-a i VIP-a plus można kupić za pieniążki serwerowe w banku i jest to taki ukłon w waszą stronę, że można to zrobić oczywiście po prostu tylko grając. Bez niczego innego. Kolejna zmiana. Konserwacja głównej mapy B13V3. Tak, ogólnie 1.6.3 to był czas, w którym przechodziliśmy na wersję 1.17 i to przejście na 1.17 miało to do siebie, że przy okazji zrobiliśmy konserwację głównej mapy. Przez ponad rok ta mapa, przesadzam może, przez prawie rok ta mapa, no to dużo miesięcy, no, była użytkowana po prostu przez graczy i niektóre działki na przykład jeszcze z października ubiegłego roku zostały oczywiście usunięte. Jak ktoś już od dawna nie gra, to no po co takie działki trzymać na mapie, a mapa jeszcze będzie po prostu trzymana przez bardzo długi czas, więc będziemy o tą mapę dbać, żeby nie była w jakimś takim tragicznym stanie, prawda, żeby ona była użyteczna, żeby ona nie była zniszczona. Wymiana netheru na nowy, wymiana mapy surowcowej na nową, dokładnie. To się robi cyklicznie, więc to nie jest rewelacja. Tak samo chyba w grudniu będzie nowa wersja. Aktualizacja systemu szybkiej podróży teleporterów. Tak, to jest ciekawe. I myślę, że on będzie jeszcze przebudowany. Tak samo jak system bankowy, ale w sensie takim, że być może będzie inaczej wyglądać GUI. Witam, że... czego potrzebujesz? O właśnie, mamy teleportera. I teraz on został trochę bardziej rozbudowany. Dodanie lokalizacji publicznych. Wybierz kategorię podróży. Wcześniej było tylko to. Teleportery publiczne i prywatne. Wybierz jedną z opcji. Jak sobie weźmiemy publiczne. Lokacje publiczne. Wybierz teleport. O proszę, weźmiemy sobie na przykład dzielnicę wieżowców. Sprawdź, czy wybrano... O właśnie, jesteśmy na przykład u Fabiana.
w dzielnicy wieżowców. I takim systemem jest, no taki system funkcjonuje na serwerze szybkiej komunikacji, jest dostępny praktycznie dla każdego, jest wiele różnych form podróży, jakby biletów, nie? Więc to zostało udoskonalone. Co jeszcze? Modernizacja systemu wiadomości losowych na czacie. Tak, był wymieniony plugin, wcześniej używaliśmy skryptu, teraz jest osobny plugin do tego i to trzeba było zrobić, dodanie systemu loterii. Tak, jest coś takiego, to jest taka jedna z nowości. Jest loteria, można sobie kupić losy na loterię, maksymalnie 10. Ileś tam osób bierze udział w tej loterii. Ostatnio wygrał Mihux. I można coś takiego, a i teraz tak, loteria oraz dom aukcyjny, bo to wszystko jest nowy system, to jest system domu aukcyjnego, który pokażę. Jak sobie pójdziemy na przykład na, jesteśmy w mieście, w dzielnicy handlowej miasta centralnego, administracyjnego. Pojawił się dom aukcyjny, no NPC, o właśnie, doczytał się skin i u niego można dokupić dostęp, jakby zakupić dostęp do domu aukcyjnego, nie jest to szczególnie drogie. I na przykład jest takie coś jak, z jednej strony loteria, wiadomo, a z drugiej strony mamy dom aukcyjny i mamy właśnie taką przeglądarkę aukcji i można tutaj sobie wystawiać różne swoje rzeczy. I to jest praktycznie, i te aukcje trwają ileś czasu. Więc jest to bardzo fajny system, to będzie używane niedługo, będę tworzył też aukcje właśnie dla dzielnicy mieszkalnej oraz dla dzielnicy handlowej w mojej wiosce. Co jeszcze? Dobrze, przejdziemy dalej. Ranga Sponsor dostała dostęp do, i wyższe, dostały dostęp do komendy kosz. Może teraz bardzo łatwo, szybko sobie usuwać itemki, których nie potrzebujecie. Tak samo na przykład została dodana komenda również dla sponsorów, komenda NV. I po prostu jak jest ciemno, można sobie zrobić tak, że jest jaśniej. No, nie muszę tego chyba bardziej komentować. Tłumaczenie kilku pluginów na język polski. No te tłumaczenia są robione systematycznie co jakiś czas. W 1.6.4 było tych tłumaczeń dosyć sporo, o czym zaraz opowiem, jak przejdziemy do kolejnej części. Ale staram się co jakiś czas te tłumaczenia aktualizować, żeby było po prostu to, żeby jak najwięcej treści było w języku polskim, naszym rodzimym. Dodanie mini gier na czacie. No i chyba tutaj nie muszę tego jakby wyjaśniać, bo chyba gdzieś tutaj była jakaś mini gra. Na przykład tutaj była, ile to jest, 58 plus 58. Nie można sobie czasami wygrywać na czacie w taki sposób prosty jakieś takie rzeczy, typu jakiś diamencik czy coś takiego. Okej. Okay. System audio się rozwija, na przykład został dodany do systemu audio. O co chodzi z tym audio? Wpisujecie sobie audio. I jak sobie wpiszecie audio i użyjecie tej komendy, to możecie sobie otworzyć w przeglądarce osobny klient audio. I tam jednocześnie jest voice chat. Chat głosowy dla serwera, on jest lokalny, czyli na przykład możecie pogadać z innym graczem, który też jest na tym czacie głosowym, jeżeli ten drugi gracz jest dosyć blisko was, tam to 70 kratek odległości. I to jest fajne, być może uda mi się w 1.7 zastosować jakby dubbing w tym audio, że nie trzeba będzie pobierać dubbing packów, tylko będą bezpośrednio w audio. Ale to też wymaga jeszcze prac, eksperymentów, więc to wszystko jest tak naprawdę w trakcie pracy. No ale taki system audio jest i warto go przetestować, zobaczyć jak działa. Bardzo, bardzo ciekawy. Modernizacja Akademii Parkoura, dodanie... No, a tak, to tylko chyba przejdziemy jeszcze troszkę później. Bo ogólnie jest jeszcze jedna zmiana. Otóż parkour, jak sobie wpiszecie warp parkour, to teraz jest jakby ogólnie dostępny, można sobie użyć takiej komendy i bezpośrednio się tutaj dostać. No i wcześniej nie było czegoś takiego, no można było sobie wchodzić. Ogólnie koncepcja jest taka, że żeby tutaj móc używać tych parkour, żeby sobie skakać na tych parkurach, to sobie trzeba najpierw odblokować, prawda? Taki parkour. Tak? No mnie nie tepa niestety. Mam operatora, więc mnie nie tepa. Ale wiadomo o co chodzi. Ale będzie jeszcze... Wcześniej trzeba było przejść ten parkour, żeby... Damy dzień, żeby było trochę jaśniej.
Wcześniej trzeba było przejść ten parkour ładny, żeby... O, proszę bardzo, tam jest mistrz parkoura. Wcześniej trzeba było przejść ten parkour, żeby odblokować sobie Akademię Parkoura. I chyba mogę już wam pokazać. A już na dniach będzie zmiana. I trzeba będzie przejść inny parkour, żeby będzie łatwiej. W tym momencie widzicie nowy spawn, on jest jeszcze niedokończony, jak widać, no jest pusto, jeszcze miejsca na NPC-ty są puste, skrzynki, wszystko jest tutaj jeszcze, to jest jeszcze takie dosyć surowe, to będzie myślę, że albo dzisiaj wieczorem, albo jeszcze, albo w nocy, albo jutro już będę nad tym pracował, żeby sfinalizować pracę nad nowym spawnem, nad takim lobby i będzie to wprowadzone do użytku. I to będzie ten parkour, tak, tutaj, prosta spirala. Z takim ładnym zakończeniem. I jak sobie gracz przejdzie takiego parkoura, to będzie mógł oczywiście używać parkourów na Akademii Parkoura. Prosta sprawa. Tak, dodanie systemu weryfikacji dwuetapowej, no to jest niesamowita rzecz, tym bardziej dla twórców, dla youtuberów, dla osób nagrywających jakieś odcinki, streamujących. No i też oczywiście dla deweloperów, którzy mają większe uprawnienia. O co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że jak się normalnie zalogujesz na serwer, to później musisz jeszcze dodatkowo wpisać kod z telefonu, który się zmienia praktycznie co kilka sekund. Taki kod 6, ale myślę, że wiecie, o co chodzi z weryfikacją dwuetapową. Ona jest coraz bardziej powszechna w wielu usługach i nasz serwer również coś takiego opcjonalnie obsługuje i każdy gracz, dla każdego gracza jest to dostępne, można sobie to po prostu włączyć. Na Discordzie jest instrukcja, jak to zrobić. Jeżeli ktoś chce mieć lepsze zabezpieczenie swojego konta na serwerze, to jest taka opcja. Dodanie customowych itemów do kupienia w CMA. Dobra, typamy się znowu do CMA. Jasna sprawa. Tak, 1.6.3 zostały dodane tutaj te itemki. Mamy kowala i mamy partnerza. Partnerz Mike. U niego można kupić sobie czapkę z uszkami, fajną czapkę z uszkami. A u Samuela można sobie kupić, no już tutaj jest trochę więcej tego niż wcześniej, bo w 1.6.4 była aktualizacja. Fajne modele itemów. Solidny topór, obsidianowy kill-off, to jest z 1.6.4, to jest też nowy, wprowadzony dopiero co model do obiegu. Miecz mistrzowski, no tego trochę jest, są dosyć drogie. Bardzo drogie, ale jak coś się stanie, to nie ma tak naprawdę wartości. Jakby chodzi o to, żeby jak już ktoś coś zdobędzie, to żeby po prostu naprawdę to miało jakąś wartość, żeby te itemy naprawdę miały jakąś wartość. A nie, że sobie kupujesz i od razu masz. Dobra. Tak, zbudowanie domu aukcyjnego w CMA, dokładnie, zaraz tym sobie polecimy i go dokładnie pokażę. Mamy ładny dom aukcyjny. Jest jeszcze tutaj sporo przestrzeni, którą będzie można spokojnie wykorzystać w fajny sposób. Możecie być pewni, że ten budynek zostanie wykorzystany w ciekawy sposób. Czy to fabule, czy to po prostu jako aktywność dla graczy. Na pewno można będzie zorganizować jakąś aukcję. Na przykład itemów, to jest ciekawy pomysł. Jak itemy graczy nieaktywnych, których od dawna nie ma na serwerze na przykład. Byłyby jakieś paczuszki z itemami, można byłoby takie itemy sobie nabyć w takiej aukcji. Na takiej aukcji. Jeszcze z tyłu jest taki ładny ogródek. Oczywiście wiadomo, na shaderach by to wyglądało lepiej, jednak wersja Minecrafta 1.17.1 z OpenGL-em 3.2 dobiła mój komputer i nie ma co odpalać shaderów nawet, więc niestety bez shaderów z reguły siedzę i robię i nagrywam. No w sumie czasami jakieś przybitki nagrywki też z shaderami będę próbował, nie? Ale to jest, wiecie, ostateczność przy takich FPS-ach. No więc tyle, więc to są takie główne zmiany, jeżeli chodzi o 1.6.3. No, ile było? 25 lipca był patch drugi, więc tak naprawdę patch trzeci wyszedł dosyć szybko, ale nie był właśnie jakiś szczególnie duży, jeżeli chodzi o zawartość. No, patch czwarty
Był robiony częściowo w sierpniu, ale to tam już tak w sierpniu już nie było dużo zmian robionych. Po wyjściu trzeciego patcha, po tej trzeciej aktualizacji nie było wielu nowości. Troszkę było, ale to bardziej były jakieś poprawki, dodatki. Później był wrzesień, wiadomo, szkoła się zaczęła, były przerwy. Była przerwa w rozwoju serwera, trwała około miesiąc. W tym czasie była praca koncepcyjna, zastanawianie się nad kilkoma rzeczami, jak coś zrobić i tak dalej. W międzyczasie zaczął powstawać prequel w październiku fabuły serwera B13V3 i ogólnie uniwersum serwera, bo ono się bardzo, bardzo rozwija. Dobra, przechodzimy do 1.6.4, który wyszedł dzisiaj w sumie. Dobrze, po kolei. Dodanie nowych komend. Komenda heist, no to jest praktycznie to samo, jakbyście wpisali sobie jakąś inną komendę, która pokazuje wasz stan konta. Tu nie ma żadnej filozofii. Wszystko mi się ładnie nagrywa, mam nadzieję. Oho, już 16 minut. Oj, coś czuję, że ten serwer news przebije wszystkie pozostałe razem wzięte. Dobrze, ale zróbmy to w taki sposób. Ja to jeszcze potem może po prostu opiszę rozdziałami na YouTubie i to będzie wszystko... będzie można łatwo się orientować, jakby omówione, pokazywane. Komenda napraw. Jak jest jakiś item, który jest zniszczony, to ranga sponsor plus raz na 24 godziny albo na 12, nie pamiętam, zaraz to sprawdzimy. Może sobie komendą naprawić item, jeden określony. Ten przedmiot nie może być naprawiony. No, nie będziemy tego teraz sprawdzać, ale no, działa, można tego używać. Ranga Sponsor Plus ma taką możliwość. Jest jeszcze jedna komenda, TXT. Jeżeli komuś przypadkiem na początku nie załaduje się tekstur pack, pomimo włączonych paczek zasobów, to można tą komendą wymusić ładowanie tekstur packa. I to jest przydatne narzędzie właśnie dla osób, które wbijają pierwszy raz na serwer, mają włączone paczki. W tej sali początkowej samouczka, która w sumie też będzie przebudowana. Ale tak może minimalnie, bo ogólna koncepcja jest dobra. Będzie to rozwinięte. A tak, tutaj. Jeżeli ktoś tutaj na przykład sobie to... wiadomo, zrobi sobie reloga, wyjdzie i wejdzie na serwer, włączy sobie paczki zasobów i nie będą te tekstury chciały się załadować, to można wymusić właśnie komendą TXT załadowanie tych tekstur, żeby one ładnie się tutaj załadowały. Powinno to w większości przypadków zadziałać. A jak nie działa, to opisać do mnie, to wtedy będziemy coś kombinować. Nowy system podświetlania komend, dokładnie. No ja wam tego na głównym koncie niestety nie pokażę, bo mam dostęp do wszystkich komend. Ale no, musicie mi uwierzyć, jest całkowicie od nowa przebudowany, w nowy sposób jest przebudowany system podświetlania komend na czacie. Jest stosowany w nowy sposób. Jest to bardziej, znaczy dla graczy nie ma dużej różnicy. Największa różnica jest dla rang deweloperskich, dla moderacji, dla helperów, dla budowniczych. Tam jest rewolucja pod tym względem, bo dla nich komendy nie były podświetlane. I to zostało w końcu wprowadzone, więc jest to duży plus. Jest to taki porządny boost, jeżeli chodzi o takie narzędzia kreatywne do pracy nad serwerem. Kolejna sprawa. Usunięcie fabuły starej generacji. Ona zaczynała się u nadzorcy karawany. No, to był eksperyment, można powiedzieć. Przy okazji się wielu rzeczy wtedy nauczyłem, jak robiłem tą starą generację. Nowa generacja będzie troszkę inna i ona wejdzie w 1.7. Oczywiście nie wiem, czy się wyrobię z dwoma rozdziałami, zrobię wszystko, żeby się udało. Na pewno pierwszy rozdział, wiadomo, jeszcze prolog i pierwszy rozdział wejdą w 1.7. Jeszcze to mam nadzieję, że się wyrobię przed świętami w grudniu. Mam taką nadzieję, naprawdę. Zrobię wszystko, żeby się tak stało. Będę siedział, aż zrobię. Tak, stara fabuła została już usunięta, żeby nie zawadzała. Można, jak ktoś jeszcze jej nie dokończył, a jest aktywna, to można ją dokończyć. Chociaż nie. Bo tagi się zresetowały, to nie można. To już to w takim razie całkowicie tej fabuły już nie ma dla was, dla graczy. Od czasu usunięcia tagów. Dobra. System urlopów na Discordzie. Może go potem przyniosę do gry, mam, to jest świeżutka koncepcja. No jak ktoś wie, że długo kogoś nie będzie na serwerze, a nie chcecie przypadkiem sprawdzić działki albo itemów,
to zapisujecie na Discordzie, na specjalnym kanale o tym, że zapisujecie to, że będziecie nieobecni. No i jeżeli będzie taki zapis na Discordzie, że was długo może nie być, a ja będę konserwował główną mapę albo usuwał jakieś stare działki i czyścił whitelistę, to taki system urlopów może was uchronić przed usunięciem itemów i tak dalej, i tak dalej. Warp Exp, ekspiarka dla sponsorów. Tak. Są dwie ekspiarki publiczne dla wszystkich. Jest jedna ekspiarka dla sponsorów z dodatkowym pokoikiem. Po prostu coś takiego oszczędza trochę czasu. Sponsorzy mogą korzystać, wiadomo. Też bez rewelacji. Ale fajna, fajna zmiana dla sponsorów. Jest to na pewno jakieś uproszczenie i ułatwienie. No i teraz spolszczenie pluginów. W dużym stopniu została spolszczona weryfikacja dwuetapowa, plugin do Discorda, magia została przetłumaczona, słuchajcie. Magia została przetłumaczona. To już jest naprawdę duża zmiana. Ogólnie magia ma też nowe tekstury. Jak sobie wiecie, chociaż nie, to mi powinny działać, ale może się wytypamy na RTP, który zresztą w sumie też został przebudowany, bo jest użyty inny plugin. I w 1.6.4 też weszły jakieś lekkie zmiany, jeżeli chodzi o RTP. Dobra. To jest całkowicie inny typ. Nie to, tylko różdżka. O właśnie, coś tutaj nie chce działać. O, działa, dobra, ładnie. To jest inny, to jest nowy typ sterowania, który został wprowadzony. O właśnie. Który został wprowadzony ostatnio. Nowa wersja magii, nowy tekstur pak dla magii. O, proszę, flary. Albo takie. Fajne. Po prostu. Takie zaklęcie jest, nie wiem, ponad... No, wiem w sumie, bo robiłem to, nie? Znaczy, moderowałem, tłumaczyłem. Ponad 100 tych zaklęć jest, więc naprawdę jest co odkrywać i używać, nie? Fajna sprawa. Więc magia jest przetłumaczona, audio w grze też jest przetłumaczone. Może potem uda mi się też jeszcze przetłumaczyć audio na stronie. Sklepy dla was zostały przetłumaczone na język polski. Większość Color Protecta została też przetłumaczona. Alchemia też została przetłumaczona i MC MMO GUI też zostało przetłumaczone. To jest właśnie jedna z nowych zmian, w sumie mogę od razu to pokazać. MCMMO GUI. Teraz możecie zobaczyć każde wasze wszystkie poziomy w jednym miejscu, w ładnym okienku. Jeszcze jakieś lekkie poprawki można wprowadzić w swoim czasie, ale to tam jako dodatek, nie? Ale ładnie wszystko można sprawdzić sobie. I to jest bardzo fajna sprawa. Dobrze, wracamy na spawn. No, te tłumaczenia to dużo roboty było, ale myślę, że się opłaca i że po prostu będzie to dla was przyjemniejsze, będzie wam się łatwiej grało. Rebalans cen w CMA. Command of Light dla sponsorów działa od teraz tylko na głównej mapie. Nie działa już na surowcowej i w netherze. No troszkę mnie to bolało, wam powiem szczerze. No to, ogólnie od pierwszej edycji ten fly był ogólnodostępny praktycznie. Na drugiej edycji też był dostępny. I na trzeciej edycji od samego początku praktycznie też był dostępny w takiej formie. Natomiast z czasem, wiecie, jak sobie tak patrzę z boku dokładnie na rangi, na graczy, to jednak zdobywanie surowców na przykład w netherze albo na mapie surowcowej za pomocą flya jest po prostu, ta różnica w balansie jest jednak moim zdaniem za duża. Dlatego postanowiłem taki radykalny krok wprowadzić i ograniczyć tego flya dla sponsorów. Jest tylko na głównej mapie, można używać go do budowania, do zwiedzania głównej mapy. I może też RPGa na innych światach potem. Ale żeby latać do surowcowej albo w netherze, to macie dwie opcje, elytra albo magia. A magia w sumie też nie jest gorsza od flya. Jak sobie ktoś wyekspie różdżkę, to można sobie też bardzo fajnie latać i szukać sobie różnych rzeczy po prostu. A więc tak będzie bardziej sprawiedliwie dla graczy po prostu.
Więc tyle na temat Fly'a. Dodanie systemu autoshulkerów. Bardzo fajny system. Macie shulkera. W sumie mogę go pokazać. Mam w magazynie kilka takich shulkerów. Mamy takiego fajnego autoshulkera. Na przykład na redstone. Idziemy po redstone do góry. Weźmy sobie trochę redstone'a. Dajmy sobie na to, jesteśmy w jakiejś kopalni. Kopiemy sobie. I mamy pełno rzeczy w ekwipunku. No i taki autoshulker. No, widzę, że będę musiał poprawić tam jakieś tłumaczenie, widzę, ale to jest też nowa sprawa, tego wcześniej nie było. I taki autoshulker automatycznie zbiera sobie rzeczy, które zebraliśmy. No i kolejny plugin, przy okazji współgrający. Można sobie teraz takie shulkery otwierać po prostu w ekwipunku, nie trzeba ich stawiać na ziemi. Jest takie zmiany. Bardzo przydatne. Autoshulkery są dostępne od rangi, o ile się nie mylę, VIP Plus. A otwieranie shulkerów dostępne jest dla wszystkich. Kolejny systemu Bad Tools. Chodzi o to, że automatycznie zmienia wam się narzędzie, jak coś niszczycie. Weźmy sobie na przykład kill off, jakiś taki kamienny może być, i albo jeszcze siekiera. GM1.0. Na przykład, chcę sobie skopać to. Automatycznie zmieniła mi się siekierka. A chcę sobie zniszczyć to. Automatycznie przestawił się kill. Tak samo jest z uzupełnianiem bloków, jak coś budujecie i stawiacie. Więc to jest takie fajne udoskonalenie. I to jest w sumie dostępne dla wszystkich. O ile się nie mylę, pomoc. Logistyka, to wszystko w dziale logistyka opisane. Proszę bardzo, to jest dokładnie to. Ta opcja dostępna dla wszystkich graczy, to jest wszystko ładnie opisane, doskonale, można sobie to przeczytać. Jest to ładnie czytelnie opisane, jak się tego używa. Tak. Kolejna rzecz, dodanie systemu grawitacji drzew. Zobaczymy, czy ja mam to włączone. Ta lewitacja nie jest coś szybka, ale to jest lewitacja w sumie. Potrzebujemy jakiegoś drzewa, które jest nienaruszone. Odejdźmy może troszkę. O, tu jest jakaś brzuska na przykład. Dobra, jest włączone. Ale można to włączyć. O, proszę bardzo. I jest grawitacja drzewa. I takie drzewa teraz można, no widać, jak to działa, nie muszę chyba komentować bardziej. Wszystko jest widoczne. Losowe skrzynki na spawnie. Aktualnie znajdują się tutaj, w ciągu następnych kilku dni pojawią się na nowym spawnie. Prosta sprawa, macie kluczyk. Na takie kluczyki można sobie u skamera kupić. Macie kluczyk, można takim kluczykiem możecie otworzyć taką skrzynkę. Macie procent szans na wydropienie pewnych itemów, nawet takich customowych, powiem szczerze. Więc trochę tego jest. No i potem może takich skrzynek będzie więcej. Na razie są dwa typy i właśnie będą dostępne na nowym spawnie, który będzie dostępny już na dniach, a może nawet jutro, kto wie. W sumie wy to będziecie, w sumie jest 22 zaraz, wy to będziecie oglądać jutro. Nie będę tego puszczał w nocy. Puszczę to jutro. Albo wpuszczę to wtedy, kiedy będzie gotowa miniaturka. Zobaczymy. Kolejna rzecz. Ulepszanie drzwi. Jesteśmy w mojej hucie. A w mojej firmie budowlanej, oczywiście, no, ale to nie chodzi o tak, jest to zbudowane, to trzeba będzie ulepszane wszystko, bardziej chodzi mi o drzwi. Po pierwsze, można sobie stukać w takie drzwi. Tak, to działa też dla drewnianych, to po pierwsze. Po drugie, otwierają się teraz nie pojedyncze drzwi, ale obie. No wiadomo, o co chodzi.
I teraz te drzwi zachowują się tak trochę lepiej, bym to tak ujął. Zmieniliśmy system, aha, teraz tak, zanim to... Logowanie premium się pojawiło, no dzisiaj to już jest standard jakby na serwer, to jakby dla mnie to już jest totalnie oczywiste, dla niektórych graczy również. Jak ktoś ma konto premium Minecrafta, można sobie odpalić konto logowanie premium i nie trzeba się logować hasłem, tylko jak macie konto Minecrafta premium, to od razu jesteście zalogowani, to jest mega fajna sprawa. To bardzo ułatwia wchodzenie na serwer, jak ktoś ma premkę, to polecam sobie tego użyć. System pobierania serwerowego tekstur paka. Zmieniliśmy ten system, działa teraz troszkę inaczej, nie jest to robione tradycyjnie przez serwer, tylko jest to robione przez osobny plugin, który skonfigurowałem w odpowiedni sposób. Może to w przyszłości poszerzy nasze możliwości, na przykład dla danego świata będzie określony tekstur pak. Takie możliwości są. Tak, i to jest właśnie taka kolejna bardziej techniczna zmiana. Ogólnie zmian technicznych jest multum. Nie wszystkie się tyczą rozgrywki. Obsługa, o właśnie, kolejna właśnie kwestia techniczna, obsługa dwóch wersji Minecrafta w tej chwili, 1.16.5 i 1.17.1. Jak będzie to za jakiś czas, nie wiem, czy jak odpalimy 1.18, chyba nie będzie obsługi wstecznej, ale no, no nie wiem, to się jeszcze zobaczy. Na razie siedzimy na 1.17 i na razie nam jest tak dobrze. Zostajemy na 1.17 na razie. Z 1.18 poczekamy, aż zostanie zoptymalizowane, naprawione, aż silnik będzie stabilny. Nie będziemy się pchać na 1.18 za szybko. Kolejna mega fajna rzecz. Pojazdy. I teraz tak. Pojazdy są dostępne. No już bym się przydał lepszy gen, nie? Pojazdy możecie sobie zobaczyć tutaj. Oczywiście sala pokazowana też będzie przeniesiona na dniach. Do nowego świata. No jakby tam, gdzie będzie nowy spawn. Więc to nie będzie już schowane pod ziemią, tylko to będzie ładnie na powierzchni, na latających wyspach. Są pojazdy. Niektóre się odrobinkę czasem bugują. To też zależy od tego, jaki jest klient wasz Minecraftowy. Śmigacze są super mega. Tratwy, no i takimi pojazdami normalnie, o w ogóle traktor zbiera plony i w ogóle sadzenie traktorem jest mega fajne. Bo sadzenie zawsze było irytujące, a teraz kupujecie sobie taki traktor i możecie sadzić po prostu nasionka na polu. Jest to mega przyjemne. Taki samochód na przykład. Można sobie jeździć i działa. Można będzie robić. Będziemy budować na serwerze te ulice. Lotniska będą budowane. Tak. Gdzie to kupić? W mieście. Na razie jest to jeden NPC. Jeszcze NPC, nie wiem, stoi pod gołym niebem, nie ma swojego warsztatu. Plan jest taki, żeby gdzieś tutaj albo gdzieś w okolicy zbudować warsztat do tego NPC-ta. Z pojazdami na razie jest tylko NPC. Jak będzie warsztat, to będzie warsztat. Jak będzie, to będzie. Na razie ważne jest to, że takie pojazdy można sobie u niego kupić. I te pojazdy trochę kosztują, mają różne ceny, ale wszystko ładnie można sobie u niego zakupić te pojazdy, tak. Do samych pojazdów jest napisany krótki poradnik w pomocy. Tutaj. Ma 3 strony. Wszystko jest ładnie rozpisane. Ewentualnie jak będzie potrzeba, to dogram też osobny poradnik do pojazdów, ale nie wydaje mi się, żeby był potrzebny. Dobrze. Lepsza alchemia plus browarnictwo. Od razu mówię, że nasz serwer jest jakby nastawiony bardziej dla graczy starszych. To jest moja wyspa testowa, mniejsza, gdzie jesteśmy. Matrix. Tego normalnie tutaj nie ma. Sama mechanika tej alchemii jest ciekawa. Ponieważ można sobie tworzyć zaawansowane... Wiecie, bo normalna alchemia to jest Minecraftowa, to jest takie śmieszne coś.
wkładacie sobie buteleczkę, tu sobie coś wkładacie, macie gotowe i sobie robicie miksturkę na takim statywie alchemicznym i to jest cała zabawa w alchemię, nie? Strasznie proste, wszystkie schematy są na necie, nie jest to nic szczególnego. A nowa alchemia polega na czymś innym. Dodajecie sobie do kotła, pod którym jest ogień, dodajecie sobie składniki, zegarek. Zegarkiem sprawdzacie, jak długo się gotuje, dopiero zaczął wrzeć. Czas gotowania ma znaczenie. Potem, jak taki kociołek się pogotuje kilka minut, to potrzebujecie buteleczki. Wapnisty napar. Ale jakbyśmy poczekali troszkę dłużej... O, już się zmieniły cząsteczki. Proszę bardzo, jest bulion kakaowy, nie? O. To jest bulion kakaowy, na razie nie ma chyba... Dobra, nie będę nic mówił. Niektóre przepisy wymagają dodatkowo destylacji. Ogólnie chyba dobrowarnictwa macie i do alchemii zaawansowany poradnik macie na Discordzie. Tam jest cała dokumentacja dla was, dla graczy. Można sobie wszystko ładnie przeczytać. A, tak. No i oczywiście są beczki. Niektóre przepisy wymagają tego, żeby taki przepis ileś lat poleżał w beczce. Teraz w większości, obecnie większość przepisów, jak można się domyślić, są to przepisy związane typowo z różnymi trunkami, z różnymi napojami stricte alkoholowymi, tak? Oczywiście mamy do czynienia tutaj z uniwersum bardziej fantazy, z uniwersum takim, wiecie, taki Wiedźmin albo wszelakie inne uniwersa fantazy, bo tak jak mówiłem, nasz serwer raczej nie jest przede wszystkim projektowany dla osób młodszych, tylko dla osób starszych. I w fantazy raczej w jakiejś formie takie trunki występują, również u nas będą występować, również na przykład w fabule, w świecie, takie coś dodaje realizmu, dodaje głębi tego świata. A co do samego pluginu i co do samej mechaniki, będziemy tego używać, pójdziemy w innym kierunku i my użyjemy tego systemu bardziej do, właśnie jako zaawansowana alchemia, będziemy dodawać customowe mikstury z ciekawymi efektami. Tak samo każdy przepis, to ile razy coś jest zdestylowane, to jak długo coś jest gotowane, to jak długo leżakuje w beczce, to wszystko ma znaczenie dla końcowego efektu. Tworzenie mikstur w taki sposób, wszelakich potek, mikstur, napojów, to są mega możliwości kreatywne. I my to wykorzystamy. Już teraz macie wiele dostępnych przepisów, a tego będzie potem więcej i będą bardziej powiązane typowo z uniwersum. Z questami na przykład. Jest taka możliwość. Jak potem jest jakiś gotowy trunek albo jakiś napój, można coś takiego sobie uszczelnić w stole do uszczelniania. Żeby można było coś takiego oddać na przykład jakiemuś NPC-towi, nie? Dobrze. Więcej na ten temat oczywiście znajdzie się na Discordzie. A no, ja jestem ogólnie bardzo jakby zadowolony z tego systemu alchemii, bo ja patrzę na to właśnie bardziej z perspektywy możliwości kreatywnych i to, w jaki sposób ja to mogę wykorzystać do tworzenia świata. Ciekawa sprawa, naprawdę. Dobrze. Opracowanie rangi helper i support. Support, moi drodzy, mamy support. No, nadszedł ten czas, kiedy opracowana została ta ranga w końcu. Tak samo wiele rang. Ogólnie cała ekipa deweloperska na Discordzie i na serwerze zostały przebudowane. I to jest tak naprawdę preludium do dalszych zmian, jeżeli chodzi o ekipę deweloperską, bo na przykład ekipa deweloperska doczeka się czegoś, nie będę zdradzał czego, niektóre osoby wiedzą. Tak. I na przykład taka ranga helper i support, takie rangi są wykorzystywane i jakby są w obiegu już, niektóre osoby mają tą rangę i jest to kolejny element tego, żeby ten serwer działał sprawniej. Dobrze. Nowy system zgłoszeń na serwer, ten serwer. No, wchodzicie sobie na serwer, nasz Discordowy. I teraz nie trzeba pisać za pomocą ze wzorem zgłoszenia długiego, tylko teraz naciskacie przycisk. Tam podajecie swój nick, ewentualnie nick osoby, która wam poleciła serwer i to wszystko.
i jest to uproszczone. Jest to dla was łatwiejsze. I więcej osób teraz może dodawać na whitelistę. A więc też będzie to po prostu przebiegać sprawniej. Więc na pewno na plus. Dodanie nowych NPC-tów informacyjnych na spawnie. Dokładnie tak. Do dubbing packa jest, do ekipy. On teraz im się nie doczytały skiny, ale to już taka przypadłość, nie? Uniwersum, właśnie, to jest ciekawe. Można bezpośrednio z serwera dostać się do książki, do prequela, który jest pisany. No, przez jakiś czas była przerwa teraz, ale nie da się robić dwóch rzeczy naraz. Można bezpośrednio tutaj uzyskać link do książki prequela i sobie można ją przeczytać. Dowiedzieć się więcej na temat samego serwera Uniwersum, jeżeli was to interesuje. Tak samo filmy z serwera. Można mieć bezpośredni dostęp do tych filmów z serwera. A właśnie, jeszcze przed system polecam, tylko w której wersji? Dobra, nie będę teraz sprawdzał dokładnie i szukał. A, system polecam przed w patchu drugim. To już było o nim mówione. Dobrze. Support, to było mówione. Dodanie nowych NPC-tów było mówione. No właśnie, kolejna rzecz. Nie pokażę wam teraz minigry, jaką jest Pazak, to jest gra z uniwersum Star Warsów, można grać w Pazaka z innymi graczami. Jest to też opisane w pomocy, jakbyście szukali informacji na ten temat. I jeszcze jedna fajna zmiana, która mi się bardzo podoba, wprowadziliśmy szachy na serwer. Proszę bardzo, lobby szachowe. Jest 8 pokoików. Można sobie na taki pokoik wejść. Mamy ładnie szachownicę. I jak będą dwie osoby, to można normalnie grać w prawdziwych szach. Bardzo fajna sprawa. Aktualizacja działek. Tak, wasze działki na głównej mapie dostały jeszcze jedną flagę. Od teraz możecie całkowicie zablokować sobie respienie mobów. Albo wszystkie, albo nic. Albo 0, albo 1. Dodatkowo został zwiększony priorytet tych działek, ale ja to muszę robić ręcznie. Ogólnie są dwie opcje. Albo sobie od nowa postawicie bloki działek, albo do mnie na szybko napiszecie. Jak oczywiście jestem na serwerze i mam czas, nie będę tego robił bez przerwy, nie? Chodzi o to, że jak ktoś nie może kopać zbyt głęboko, to trzeba zwiększyć priorytet waszej aktualnej działki. Ja to mogę zrobić jedną komendą dosyć szybko. Piszecie do mnie, ja wam zmieniam priorytet i będzie wszystko działać. Przebudowa ekipy deweloperskiej. O tym już troszkę opowiedziałem, ale tak naprawdę tych zmian za zasłoną jest trochę więcej. I to wszystko po to, żeby pracę nad serwerem, żeby to wszystko działało sprawniej, żeby to miało ręce i nogi. Dodanie, opracowanie, ulepszenie wielu narzędzi kreatywnych, to o tym też trochę było mówione. Ale tak naprawdę tych narzędzi kreatywnych jest dosyć sporo. Nie będę o tym teraz tutaj opowiadał, bo to jest w sumie bardziej dla ekipy deweloperskiej. A graczy interesuje raczej efekt końcowy, jak one zostaną wykorzystane. Nowe NPC-ty do handlu w CMA, dokładnie. To się znowu typamy do miasta. Błąd. Tak. Wszystko się nagrywa. Ileż mamy? 4. Oj, panie, będzie pewnie zgodnie. Nie no, może się wyrobię w 50 minut. Dobra. Ale wiecie. Czas realizacji takiego odcinka w rzeczywistości tak jest dla mnie o wiele krótszy, bo poświęcę, nie wiem, jedną godzinę, żeby coś takiego wam nagrać, a nie na przykład kilka godzin, żeby to nagrać, napisać skrypt, nagrać audio i potem się to zmontować z przybitkami i wyrenderować, nie? Dobra, tutaj oczywiście był drobny rebalans. Na przykład tutaj można kupować i sprzedawać różne kamienie oraz, w ogóle łupek się pojawił, tutaj jest węgiel, tak? Najwięcej zmian jest tutaj. Tutaj u góry coś potem będzie, tak samo na dole coś będzie, ale to jeszcze w swoim czasie. Mamy tutaj ładne trzy nowe NPC-ty. Klej. Glina i cegły. Koiron. Żelazo i miedź. No i oczywiście Amekil, tuf, blok nacieku, kalcyt i blok ametystu. Można takie rzeczy sprzedawać, więc macie więcej możliwości. Coś jeszcze? Tak, jeszcze jedna rzecz, bardzo fajna rzecz do budowania dla was. Tutaj jak sobie pójdziecie drogą,
za kawiarnię, która jest w sumie w stylu azjatyckim, to tutaj macie nowy budyneczek. No już pewnie niektórzy go widzieli, ale jest teraz zapełniony NPC-tami. Wszystkie mają ten sam skin, co jest dosyć dziwne, ale uznajmy, że tak jest, że tak będzie. Cóż, nie wiem, może mają, nie wiem, jakieś restrykcje w firmie, nie wiem, do wyglądu czy coś. Typu wszyscy mają mieć to samo ubranie, ten sam fryz i tak dalej. Nie? Dobra, head. Witamy, to niesamowite miejsce w całej Pargelii, bo Pargelia to świat jakby główny serwera, tak? Według uniwersum. Nasi specjaliści i inżynierowie nieustannie pracują nad dostarczeniem dla naszych sprzedawców specjalnych bloków o rozmiarach główek, których można używać do budowania, przyzdobienia swoich projektów czy działek. Zapraszamy serdecznie. No właśnie, jak sobie powiedziałem, proszę bardzo. Mamy takiego NPC-ta i to są wszystko główki z konkretnym... z konkretnym wyglądem. Emoji. Numery. Alfabet w dwóch wersjach, drewnianej i kamiennej. No, po prostu polecam sobie przyjść, zobaczyć, co mają do sprzedania, co można u nich kupić. Jest to dla was po prostu dostępne, możecie tego używać do swoich projektów. Oddaliśmy w wasze ręce dosyć fajne narzędzie kreatywne do przyzdabiania działek. Dobrze. Co jeszcze? Aktualizacja, aktualizacja tekstur pak serwerowy doczekał się aktualizacji, takiej dosyć dużej. Został po prostu całkowicie odświeżony od środka. Jest po prostu, ma teraz lepszą formę, tak jakby strukturalną, można to powiedzieć. Został po prostu bardzo uporządkowany. Poza tym wszystkie tekstury magii, co zresztą widać po różdżce, zostały ulepszone. Po prostu zmienione. Są nowsze, tak? Wraz z nową wersją magii weszła nowa wersja tekstur paka. I co jeszcze? Jeszcze w tym texture packu jeszcze, poza nowym modelem customowym, ale to potem. Jak będzie, to się dowiecie. Jest jeszcze jedna zmiana związana bardziej z NPC-tami, ale o tym też dowiecie się w 1.7. Opracowanie poradników do kilku systemów. Tak, poradniki. Albo na Discordzie, albo tutaj ładnie w systemie pomocy. I tych poradników trochę jest, też jest to ładnie rozpisane, dla was dostępne. Rozpoczęcie prac nad prequelem z B13V3, czyli książka, do której zachęcam wejść na, zachęcam do wbicia na mojego Wattpada, jak oczywiście was interesuje kwestia serwera, uniwersum i tak dalej. Szykuje się tam ciekawa, dosyć... momentami brutalna, ciężka historia, dramatyczna momentami, bo prequel opowiada o końcówce drugiej ery, o czasach tak zwanego Wielkiego Upadku. Jest to ciekawy wstęp do poznania uniwersum oraz głównej fabuły serwera B13V3, która zresztą będzie już niedługo tutaj realnie tworzona. To już jest ten czas, to już jest ten etap, że mogę oficjalnie powiedzieć, że mogę się za to zabrać. Jest pomysł, są narzędzia kreatywne, są możliwości, zwiększyły się moje umiejętności w ciągu roku i teraz realnie mogę to zrealizować i to zrobić dla was. I będzie fajna fabuła, mam nadzieję, że się uda. Zrobię wszystko, żeby było fajnie. No to co? To są takie, oczywiście po więcej zmian zajrzyjcie na Discorda, nie? Tam jest praktycznie wszystko opisane. To po to, co tak naprawdę powiedziałem, to są takie większe zmiany, zmian mniejszych jest o wiele więcej. Nie będę opowiadał o takich pomniejszych zmianach, bo to byłoby, nie wiem, materiał trwałby z 2-3 godziny, ale tak już się, ale wiadomo, ja się potrafię rozgadać. A się potrafię rozgadać i znowu się rozgadałem. Mamy 50 minut. No dobrze, to co?
W sumie ekranu końcowego nie mam wgranego na OBS-a. O nie, i co ja teraz zrobię? No cóż, bez ekranu końcowego się obejdzie. Potem coś zrobię, żeby ekran końcowy był. Bym mógł bezpośrednio nagrywać z OBS-a. Dobrze. Dziękuję za uwagę. Jak się podobał przegląd, to dajcie znać w komentarzach albo po prostu oceniając film za pomocą łapki w górę lub w dół. Tak? Zapraszam na naszego Discorda, zapraszam na serwer B13V3. No, miasto w ogóle będzie przebudowywane. Tutaj na przykład widać różne oznaczenia wełniane i tak dalej. Będzie dużo pracy jeszcze. Ale nie zwalniamy tempa, robimy. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do następnych materiałów, odcineczków, streamów, których będzie za jakiś czas, mam nadzieję, trochę więcej. Mam taką nadzieję, że się uda to zrobić. No to co? Do następnego.